No to wracamy na górę. O, dobra, tu jest bosik już. Tu jest bosik. Ale jazda. To jeszcze z tamtym sobie powalczę. Ognieciony rysunek. Dobra, to tu jest ten bosik. Champion Victor, nie? To było coś takiego? No, Champion Victor. Tak, Champion Victor. To jego muszę zgładzić, żeby ocalić tamtą osóbkę. No ale tu jeszcze powalczę i ten klucz bym chciał zdobyć. Tak, chciałbym zdobyć ten kluczyk. Fajnie jakby z niego leciał, ale... No i tak jeszcze pójdę do ognicha jak coś. Od razu mnie zeżar. On jest tak mocny, to jest nieporozumienie. Dobra, wszystkie ataki w ogóle mu trafiają. Dobra, teraz trochę dostał. Na Fluminisie będzie trzeba. Dobra, spoko. Kurde, jak taki będzie champion, to jest po nas. To jest po prostu po nas. Ej, co tu się odpaliło? Dobra, super. Ajajaj, chciałem mocny atak, ale też za długo wyprowadza ten mocny atak. To jest problem. To jest problem chyba tej broni. Niektóre wyprowadzały znacznie szybciej, więc no będę zmieniał, bo właśnie jest z tym największy problem. Dobra, super. Jest szansa. Dobra, chyba padł. Mechanizm Legionu drugi. Okej, czyli tutaj nie ma klucza. Ale jeszcze coś jest tu. Tu jest kula. A może klucz dopiero dostaniemy po ubiciu bossa, nie? No bo tu już chyba wszystko. To już wszystko. Ewentualnie mogę tego motylka jeszcze sobie ogarnąć, tego minibossa. Dobra, to ogarnę motylka, minibossa i pójdziemy tutaj. Pójdziemy tutaj. No bo tu zobaczcie, jaki mamy fajny skrót w ogóle, nie? To jest rewelka. Ten dostał mukę. Oj, z tym jest problem. Dziadygo. Może z tego by coś poleciało, nie? Dobra, dawaj Fluminisa. Okej. Chyba sobie te uniki jednak kupię, bo... Bo przy wstawaniu to by się przydało. Dobra, porażonko, trzeba uważać. Trzeba uważać. Okej, super. No. I po gościu. Minibossowie są całkiem nieźli. W Lies of Pi. Amulet siły. O, amulet siły, czyli motoryka plus 4. Motoryka plus 4, no ale tutaj nie ma na co zamienić. Ale i tak spoko. Bo miałbym bardzo, bardzo mocny damage. Bardzo mocny. No fajne, fajne. Amulecik siły. To mówiłem, że jak znajdziemy siłę, będzie spoko, tylko... No nie ma miejsca, nie? Nie ma miejsca niestety. I on gdzieś tu leciał. Ja nie wiem, co jest nie tak z tym motylkiem.
Bo albo poszedł do góry, albo tutaj. I on nas tak robi. W bambuko. A tu! What? No to jest oszustwo. Dobra, to ja sobie jeszcze to kiedyś wezmę. Ale idziemy na bossa. Zobaczymy, co to za majster. Ale to ewidentnie będzie jakiś duży byczek. To na razie soluwa. O, czyli... Szybki. Szybki Wiktorek. Pinokio, mamy problem. Co? Jaka szarża? Dobra, muzyczka leci. Jaka szarża? Okej. Nie mam pytań. No czyli to jest taki większy ten, który przed chwilą. Tylko, że on ma miliard zdrowia. Nie reaguje na bodźce. No dobra, nie trafia każdym atakiem, to tyle dobrze. Tylko ile on ma zdrowia, nie? Okej, w ogóle nie reaguje. Co? Kurde, jeszcze go nie przebiłem nawet? Dobra, dawaj jedno, to jeszcze sobie weźmiemy. Te szarże są hardkorowe. Dobra, tego już nie mamy, ale to... Jeszcze najlepiej, jak on będzie miał dwie fazy, nie? Ale coś mi się nie wydaje. Dobra. Ten może mieć jedną fazę. Jest moc. Idziemy ze zjawą. Ale może być jedna faza, to by było i tak nieźle. Bo bardzo dużo zdrowia ma, bardzo dużo. Dobra, to tak, okruch. Tu mamy pod zjawę i wrzuciłem sobie ogniste kamory. Zobaczymy, zobaczymy. No wygląda, żeby na ogień był podatny, bo ostatnio... Ostatnio nie byli podatni. Zwłaszcza ten Romeo. Dobra, troszkę go zjaramy. Ale też mieczykiem. Dobra, później tą zjawę uleczymy, jak będzie miała mało. Kurde, oby on nie miał dwóch faz. To już będzie przypał. No i teraz znacznie mi się łatwiej ładują te ataki. Jednak ten medalion dużo dał. Ten medalion dał bardzo dużo. Co? A to teraz druga faza, spoko. Okej, na jednym pasku. Jak Hulk, albo jakiś Bane. Dobra, ile ona ma zdrowia? No jeszcze okej. Ale on będzie na ogień podatny. Tak, wygląda jakby był podatny na ogień.
Dobra, dawaj, dawaj jej żyćko. Kurde. Weź się, chłopie. Muszę mieć tą zjawę jeszcze trochę. No ja tu zginę prędzej. Ale się na mnie skupił teraz. No nie zrobię tego. Dobra, mamy. Wreszcie. Jest troszkę zdrowia. Jaraj go, jaraj. Dobra. Champion Victor. Kawał byczka. Dobra, będzie go trzeba zaraz troszkę skruszyć i będzie okej. Dobra, nie wiem, czy on już dostał? Okej, wchodzimy. Eluwa. I'm surprised you defeated Victor. Geppetto's creations are truly marvelous. Ah, but where are my manners? My name is Simon Manus, a leader among alchemists. I've known your father for a long time. We used to be colleagues, you know. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind. Locked into conventional thinking, I'm afraid. But even he can't stop such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring, is it not? What do you suppose our cure has created here? Dobra, główny złol. You're short-sighted, just like your father. But you speak the truth as you see it, just like everyone else. We, on the other hand, are visionaries. We understand the petrification disease on a deeper level. The disease does not signify death. It's the process of purifying a person's essence. A purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body and a mind free of lies. The essence is ergo. Yes, the ergo you use as your power was once a human being. Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Truly, it's an honor. Ergo's power can do even more. In the hands of the Awakened, its abilities are limitless. We already have the means to control that power. Power beyond your imagination. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future. On the Isle of Alchemists. You're welcome to come to the island.
and witness our triumph firsthand. Or perhaps you'll make a futile effort to stop us. Maybe the Sainta statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting. Not to mention demoralizing. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that Simon Manus, leader of the alchemists, isn't hospitable. Klucz do galerii. A, dobra, czyli on nam dał ten klucz. Ale to jest główny zwol. Ergo odrodzonego czempiona. Główny zwol i to jego widzieliśmy na tej sali, nie? Gdzie wchłaniał to ergo. Napraw, Stargazer. I teraz zobaczmy. My przyszliśmy stąd. Ciekawe, czy on zniknie. Oj, chcą ze mną porozmawiać. Dobra, zniknął. Chcą ze mną porozmawiać, ale jeszcze bym sobie ten klucz użył. Zobaczmy, co jest tutaj. Ten klucz to zdecydowanie bym... Alchemists. According to the guide, Venini visited that place. It's something, I guess. O, Venini. Ją odwiedził. Dobra, spokojnie, spokojnie. Te duszyczki jeszcze wydamy, porozmawiamy. O! Hello. Ciao, Bello. It seems you and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig, I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's set to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bomboloni. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Can you spare? We knew you were a true friend and generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just had a feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemists to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us, so I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here, a small token, but it's a gift from the heart. Now go. O, błaganie i dostałem nutkę. Dostałem nutkę, a tutaj co jest? Zbadaj. Dobra, to tego jeszcze nie będę sprawdzał. Tego jeszcze nie będę sprawdzał, bo musimy... Musimy sprawdzić, co ten klucz otwiera. Dobra, to widzimy się tam przy drzwiach, a później do hotelu jeszcze. Okej, no zobaczmy. Zobaczmy, co jest w tych drzwiach. Bo to nie jest... To nie jest chyba droga normalna.
What? Co to jest? Szacunek? Szacunek ludzi ulicy? Dobra, mam Stargazer, ale co tu robi Sofia? Okej. Posąg świętej miłosierdzia. Wykorzystując posąg świętej... Możesz resetować postać. No kurde. Serio teraz? No to fajnie, o tym mówiłem. W zamian za dukatowe owoce pozwala one resetować twój poziom. Napęd pi lub rękę legioną. Wraz z każdym zresetowaniem będziesz potrzebować coraz większej liczby. Wow, czyli można kilka razy. Sorry to startle you. It seems that the power of the listener within me, the power to hear Ergo, is getting stronger. It's powerful enough to send not only my voice, but even illusions. Maybe it's because of the power of this Saintess statue. I came to you because I wanted to tell you about Simon. The terrible things he does. I should have told you about Simon earlier. But it's the sort of thing you have to see to believe. He is the most dangerous man in Krat. He spreads mayhem and death for a delusion he calls evolution. Simon wants to evolve a new world in Krat. A horrible future, even worse than the disasters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Krat from Simon, no one can. Find the Isle of Alchemists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can, of course. Please, save Krat. Save Krat. You make, I shall wait for you. That is why I'm the listener. To bear witness. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me. In this time and place. But now I understand. Ergo reached out, wanting someone to hear it was once human. Or maybe it wanted someone to remember it. Perhaps a god or an angel. Who knows? But the alchemists have tainted everything. The gold coin tree is a pathetic creature they created from the listeners. Like many of their creations, it's tragic. But useful. You can control Ergo with gold coin fruits. The sad tears of those who became trees. If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree for them. Or something even more tragic. Don't let the sacrifice of the alchemists' victims be in vain. With the fruit, they lend their strength to you. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. You honor their sacrifice, their grief, and tears. Kurde, mega. Petrification disease, puppet frenzy, and carcass monsters don't happen by chance. They're all related to Ergo. Ergo is the essence of life. Made from the petrification disease. It contains the memories and distilled lifespan of the victim. That's why puppets sometimes awaken their old selves or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power, and he noticed that the process of curing the petrification disease could also create enhanced humans. Krat became a city of monsters and petrification disease because of Simon's terrible experiments. The King of Puppets tried to stop Simon, but he didn't do well either. Now, our only hope is you. Save Krat from this nightmare. Whatever choice you make, dobra, i tu możemy mieć awans, ale zobaczmy, jak działa ten reset. Oh, this device must be powered by gold coin fruit. A
Zresetuj poziom, zresetuj napęd. Aha, potrzebuję 10 dukatowych i pozyskam 200 tysięcy, tak? No dobra, na razie nie chcemy tego robić. Napędu też nie. Bo ja sobie kupię ten kwarc, tam wszystko jest ok. Ale tutaj można zrobić naprawdę dużą rewolucję, czyli jak znajdę jakiś fajny mieczyk, nie wiem, pod inne zastosowania, pod jakąś technikę albo zaawansowanie, jak będzie się skalowało może na A albo coś i będzie fajnie na movemencie działał, to wtedy sobie zresetuję. Na razie jest ok. I wracamy jeszcze do hotelu. A muszę sobie... muszę sobie te owocki odebrać, bo tam 8 sztuk. No bo tu chcieli ze mną porozmawiać. Ale jazda, no fajnie, fajnie, czyli akurat to jest taki przełomowy moment. Oj, jest ta pani ocalona. Bo kto chciał ze mną dokładnie pomówić? O, Polendina jeszcze. Lady Antonia has heard about her illness. Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe the gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Please find a way to treat her. No, jakiś lek. Dobra, ale to teraz nie będzie rozwoju aż tak postaci, bo biorę kwarc od niego. Biorę kwarc. Wzrost, nie, tutaj tych owoców aż tak nie potrzeba. No to jest mechanizm fajny. To jeszcze odkupię od niego, bo mamy 4. To na razie i tak, jak dostanę lepszą broń, to dopiero później. I sprawdzę, co tam leci z tego czempiona. Dobra, tutaj nic. Ej, gdzie jest nasz ten? What? Gdzie on jest? Halo? I'm afraid you saw my bad side at the Grand Exhibition. I was able to escape, thanks to you. I didn't mean to be ungrateful. I'm a soldier from outside Krat. They sent us in pairs to investigate. I got trapped by the blockade and separated from my partner. I don't think the puppets are the only things at play here. Can I stay with you until I get in touch with my partner? Partnera? What is happening? No dobra, no musisz, ale gdzie jest ten majster? A może... może ta przejmuje obowiązki, jak chciała pogadać? Will you do... me a favor? For once, it's not difficult or dangerous. Just give this to Alidoro. I'd give it to him myself, but he's in the barren swamp now. He'll understand the significance of this gift. I know. Just do this for me, and I'll be grateful. Okej. Rękawica. Rękawica, dobra. Czyli on gdzieś sobie polazł? No to na bagnie, czyli muszę go jeszcze odszukać. Dobra, no to spoko. To tak, tu sobie idę jeszcze... jak to wygląda? 3 do przodu. Chyba w wigor. Dobra. 2 mi zostało, to kupię sobie jeden kamyk. Kupię sobie jeden kamyk ten. Idę jeszcze do kwarcu sobie tutaj ulepszyć. I wtedy chyba możemy już iść, co? To raczej tą kolejką bym teraz musiał. Na jakieś bagno. O tym bagnie chyba Geppetto mówił. No, chyba tak. No jeszcze tu owocki, wiadomo. Owocki sobie zaraz weźmiemy. Aktywuj napęd. No i teraz mamy 2. No to super, czyli tak. Tutaj puste miejsce. Musimy coś z tego. Odporności na atrybuty, spoko. Odzyskiwania gardą. Dobra, niech będzie to.
A tutaj ataków ładowanych. To bym sobie chyba wziął. Zużycie energii od sprintu. Te ataki ładowane. Tak, bo to mi dosyć wolno leci. No i mamy... Powinna być ósma fiolka. A to się chyba zresetuje. Dobra, to idę jeszcze po owocki i już ruszamy dalej na tą kolejkę. O! Lek dla Antoni ten mi dał. Ej, ten mi dał... Lek dla Antoni. Dobra. Dobra, to jeszcze dajemy tu Antoni. Czyli on mi dał. A to spoko. Bo ten mówił, żeby znaleźć takiego alchemika, ale my go tutaj przecież mamy. Ależ tu się zmienia w tych NPC, nie? Kurde, ile tu się dzieje. Trzeba tak uważać. Dobra, lek dla Antoni. To może temu oddam? Dobra, może temu oddam. I believed in you, and my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Every option is painful. I cannot know what's best for her. Lepiej nie używać leku, użyj leku. Użyję. Yes. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. No matter what happens, I will accept it. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. No ona może zginąć, nie? Z tym się też liczymy. Ona może zginąć. Ale to wrócimy później. To teraz idę na tą kolejkę, zobaczymy. Tak, już nikt chyba tutaj nie rozmawia, to idziemy dalej. No i teraz na jakieś bagno musimy się dostać, chyba że to jeszcze dalej będzie, ale... Zobaczmy, czy tu się da. Złote ergo. Czyli tak, musimy coś tam zdobyć. Złote ergo. Ale kolejka działa. To chyba jedziemy na to bagno. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Przystanek kolejki. Bagno bez nadziei. Nie wygląda tu fajnie. Coś mnie zaskoczy. Dobra, jakiś stargazerek macie. Kurde, wygląda jak u nich w tej fabryce.
przystanek kolejki. I tu będę musiał... No tak, przewodnik Wingeniego. Tom czwarty. Zużyte marionetki, a okej. Okay. Czyli taki złom. Bagno bez nadziei. Okej. Okay. Jest miło. Jest miło. Aktywowany. I ruszamy dalej. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.